system, z którego jesteśmy dumni. Rozjaśnianie to trudny zabieg. Dobrze skorzystać ze sprawdzonych produktów. Oferujemy całą gamę do rozjaśniania, aby dać fryzjerom właśnie ten szeroki zakres i wachlarz możliwości. W swoim składzie te produkty zawierają aktywne składniki pochodzenia naturalnego, glinkę brazylijską, proteiny jedwabiu oraz ekstrakt żurawiny. Ekstrakt z organicznej żurawiny. Żurawina ma właściwości antyoksydacyjne i ochronne. Owoc ten wyróżnia duża zawartość o charakterze przeciwutleniającym, które wspierają naturalny system, taką ochronę przed uszkodzeniem, więc chroni włosy i skórę przed uszkodzeniem. Glinka brazylijska. Glinka dla włosów jest cenionym produktem. Zawiera cały komplet mikro i makroelementów. Glinka działa także przede wszystkim na skórę głowy, chroni ją. Wygładza włosy, wspomagając proces odbudowy, chroni i polepsza wygląd oraz strukturę włosa. Proteiny jedwabiu mają niezwykłą zdolność zatrzymywania wody w skórze i włosach. Działają kondycjonująco na włosy i pomagają w ich regeneracji. Jedwab nawilża, odżywia, nadaje elastyczności i połysku, chroni przed zagrożeniami, które mogą szkodzić włosom. Zobowiązaliśmy się polepszać i chronić środowisko, dlatego ograniczamy wpływ naszych produktów na środowisko przez dopasowywanie najbardziej ekologicznych opakowań i pojemników dla naszych produktów. Zeon Concept przykłada ogromną wagę do projektowania opakowań o możliwie najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko naturalne. To nasze estetyczne zobowiązanie w zakresie ochrony środowiska. System Dekologic to jest kompletny system do rozjaśniania i tonowania włosów. Rozjaśniacze do włosów to produkty, które są dosyć często używane i cieszą się dużą popularnością. Decydując się na zabieg rozjaśniania, warto postawić na nasze profesjonalne, sprawdzone i niezawodne produkty. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dzięki nim możemy być pewni, że stosowany przez nas rozjaśniacz zapewni nam oczekiwany rezultat i co najważniejsze, nie zaszkodzi strukturze naszych włosów. Posiadamy 5 rozjaśniaczy. Jeden pigmentujący rozjaśniacz, o którym później więcej opowiem, oraz 8 specjalnych tonerów. To są produkty, które właśnie posiadamy. Lightening powder, odżywczy puder rozjaśniający do włosów. Ma kolor biały, to jest mój ulubiony rozjaśniacz. Głównie stosuję go do dekoloryzacji globalnej, ale stosuję go też do pracy z innymi technikami. Klasyczny blue, odżywczy niebieski puder rozjaśniający do włosów. Level 9, rozjaśniacz o bardzo mocnej, wysokiej mocy rozjaśniania. Klej balejarz, glinkowy rozjaśniacz do technik z wolnej ręki. Total Roots, delikatny krem rozjaśniający do odrostu, długości i końcy. Light i Color, odżywczy puder o jednoczesnym działaniu, rozjaśniającym i tonującym. I Tone Controller, tonujący żel do włosów. Trochę opowiem o White. Tak jak mówiłam, jest to mój ulubiony produkt. Jest to proszek rozjaśniający o kondycjonującym działaniu. Pozwala uzyskać rozjaśnienie do 6 poziomów, pozostawiając włosy miękkie, łatwe do rozczesania i lśniące. Wszechstronna, nielotna, łatwa do wymieszania forma jest odpowiednia do wszystkich technik rozjaśniania. Nie puchnie, nie kapie, utrzymuje odpowiedni stopień wilgotności podczas aplikacji. Ma ten kolor biały, który ja bardzo lubię. Moje klientki, jeżeli im pracuje tym rozjaśniaczem, tak naprawdę one nie czują, że robi im dekoloryzację. Nie myślą, że im rozjaśnia włosy, czują się bezpiecznie.
Włosy naprawdę są miękkie, lśniące, więc tutaj jak najbardziej lubię nim pracować. One myślą, że mają farbowane farbo blondy. Więc tutaj White u mnie jest najbardziej takim chodliwym produktem, najlepiej się sprawdza i bardzo lubię na nim pracować. Podam Wam proporcje mieszania, ale tylko White'a, dlatego że Blue i Level 9 ma takie same proporcje mieszania, więc nie będę później się powtarzać. Jeżeli pracujemy na folii, proporcje mieszania są takie, że mieszamy 1 do 1,5. To znaczy jedna miarka produktu odpowiadająca 30 gramów pudru plus 45 ml oksydantu milkshake 3, 6 lub 9%. Ja zaznaczę tu od razu, że ja pracuję tylko na oksydantach 3 i 6%. Nigdy do rozjaśniaczy nie daję większego oksydantu, bo nie mam takiej potrzeby, bo rozjaśniacze super sobie radzą na pracę z tymi małymi oksydantami. Czasami robię coś takiego, że mieszam te dwa oksydanty 3 i 6% i powstaje mi taki oksydant 4,5, który też bardzo... Jak mam te słuchawki odłączyć? Ułatwia mi pracę. Jeżeli pracujemy techniką z wolnej ręki, proporcje mieszania są 1 do 1, to znaczy jedna miarka produktu odpowiadająca 30 gram pudru plus 30 ml oksydantu 3, 6 lub 9% lub 12, tak jak mówiłam, ja tutaj nie stosuję większych, jeżeli pracuję z wolnej ręki, to też są te dwa małe oksydanty 3 i 6%. Bardziej skupiam się tutaj na nakładaniu technicznym, żeby uzyskać ten efekt, który chcę. Później też troszeczkę Wam o tym opowiem. Jeżeli robimy całkowite rozjaśnienie bądź kąpiel rozjaśniająco, proporcje mieszania są 1 do 2, 1 do 3. Więc jedna miarka produktu 30 gram pudru plus 60 lub 90 ml oksydantu 3 lub 6% na pewno na skórę głowy nie można dać większego oksydantu. Blue jest to klasyczny, też mi się tu nie załączyło, ale pewno zaraz Blue. Jest to klasyczny rozjaśniacz, proszek do rozjaśnienia, możliwość rozjaśnienia do 6 poziomów. Niepylący, jest łagodny w działaniu i bezpieczny dzięki zawartości ekstraktu żurawiny, glinki, protein jedwabiu. Właśnie te proteiny jedwabiu i ta glinka i ten ekstrakt żurawiny zabezpieczają strukturę włosa przed nadmiernym puszeniem. Idealny do każdego rodzaju włosów oraz do każdej techniki. Wzbogacony w niebieskie pigmenty, aby jak najbardziej niwelować miedziane i żółte tony. Proporcje mieszania tak naprawdę są takie jak w White, więc nie będę tutaj tego powtarzać. Ja rozjaśniacz Blue stosuję też do każdej techniki, lubię robić nim dekoloryzację, lubię pracować na nim folię, ewentualnie z wolnej ręki, aczkolwiek z wolnej ręki bardziej polecam ginkę, o której później opowiem. Bardzo ładnie rozjaśniają obydwa te rozjaśniacze, bardzo podobnie. Z tym, że Blue właśnie przez to, że jest spigmentowany w te niebieskie pigmenty, bardziej niweluje żółty odcień. Praca tych rozjaśniaczy to jest do godziny czasu i w ciągu tej godziny czasu te rozjaśniacze mają różną pracę, więc jeden będzie troszeczkę szybciej pracował, drugi będzie pracował troszeczkę wolniej, więc musimy to bezpieczną godzinę czasu trzymać. I tak jak zaznaczyłam wcześniej, pracujemy na małych oksydantach, aby cały ten proces rozjaśniania bezpiecznie przeprowadzić i żeby wytrącić równomiernie wszystkie te pigmenty niechciane, które chcemy. Jeżeli byśmy dali większy rozjaśniacz, to wtedy ta praca byłaby szybsza, ale nie udałoby nam się aż tak uzyskać czystego koloru, jaki chcemy. Teraz jest level 9. Tak naprawdę rozjaśnianie to dość skomplikowany zabieg, który może skończyć się zniszczeniem włosów, dlatego wskazana jest daleko idąca ostrożność oraz stosowanie sprawdzonych produktów rozjaśniających. Nasz produkt jest skuteczny i bezpieczny. Rozjaśniacz Level 9 jest wyjątkowo mocnym pudrem do rozjaśniania włosów. Formuła rozjaśniająca jest przystosowana do każdej techniki. Ja natomiast nie polecam go do całkowitej koloryzacji włosów, dekoloryzacji na skórę głowy.
wolę pracować na blue i white. To jest dosyć mocny rozjaśniacz, bardziej nim pracuję na folii, na bardzo ciemnych poziomach, dlatego że tamte rozjaśniacze dają mi pełną satysfakcję pracy na nich i nie potrzebuję tak mocnego rozjaśniacza, jeżeli po prostu mam bardzo ciemny kolor włosów, klientka farbowała włosy w domu drogeryjną farbą, to wtedy sięgam po level 5, który sobie super radzi właśnie z rozjaśnianiem takich włosów. Umożliwia rozjaśnienie włosów do 9 poziomów i jednocześnie neutralizuje ciepłe tony, dlatego że jest jeszcze bardziej spigmentowany w te niebieskie pigmenty, żeby jeszcze jak najbardziej niwelować te ciepłe tony. Proporcje mieszania są takie same jak dwóch pozostałych rozjaśniaczy, więc 1:1 folia, 1:1 wolna ręka. Jeżeli robimy kąpiel rozjaśniająco lub całkowite rozjaśnienie, czego ja nie stosuję, to rozrabiamy 1:2 i 1:3 proporcje mieszania. No i mój ulubiony glinkowy rozjaśniacz to Technik z wolnej ręki. Glinka jest to proszek rozjaśniający, klej balejarz, ma rozjaśniającą formułę odpowiednio do wszystkich technik pojaśnień na wolnym powietrzu. Nie ścieka, nie puchnie, nie powoduje zabrudzeń i doskonale przylega do włosów. Doskonała do rozjaśnienia sekcji włosów bez konieczności korzystania z innych narzędzi. Zawarta w niej glinka brazylijska tworzy barierę ochronną i chroni sekcję włosów dla uzyskania optymalnego rozjaśnienia i precyzyjnych rozjaśniaczy. Rozjaśnia 4 poziomy, a nawet więcej, zapewniając nam wyraźny i bezbłędny rezultat. Tak naprawdę glinka bardzo mnie zaskakuje za każdym razem, dlatego że niby powinna do 4 poziomów rozjaśnić, ale mi nie wiem czemu nawet do 6 potrafi. Bardzo, bardzo fajny produkt, w którym lubię pracować i bardzo często też stosuję go przy kąpielach rozjaśniających. Proporcje mieszania glinki to jest 1:1 lub 1:2. Więc jedna miarka produktu, 30 g pudru lub 45 lub 60 ml oksydantu. I tutaj pracujemy na oksydantach, zalecane jest 6, 9 lub 12%. Zależy jaki stopień rozjaśniania chcemy. Ale ja pracuję cały czas na małych oksydantach, więc jeżeli robię kąpiel rozjaśniająco, to pracuję z reguły na 3% oksydancie. Jeżeli pracuję na wolnym powietrzu, to pracuję na 6% oksydancie. Nawet na ciemnych poziomach bardzo fajne, jasne pojaśnienia można uzyskać. Trzeba zwrócić uwagę tylko na to, że jeżeli pracujemy na wolnym powietrzu, to musimy nałożyć tak nasz produkt, żeby na przykład tam, gdzie chcemy więcej pojaśnień, było więcej tego produktu, bo wiadomo, że tam, gdzie jest bardzo dużo produktu, to pojaśnienie jest większe, więc ja z reguły nakładam produkt od nasady, nakładam go dużo mniej, rozcieram palcem, żeby rozetrzeć to linię, żeby tego było produktu mniej, a na długościach i końcach tego produktu jest dużo więcej, więc te pojaśnienia są jaśniejsze. I teraz mamy naszą gwiazdę, kolorowy rozjaśniacz, produkt 2 w 1, odżywczy puder o jednoczesnym działaniu rozjaśniającym i tonującym podczas jednego zabiegu. Tak naprawdę w krótkim czasie rozjaśnia i farbuje włosy, jednocześnie stosując niski procent wody, otrzymujemy żywy, równomierny kolor. Pokrywa również siwe włosy. Prosty w użyciu i tak naprawdę posiada przyjemny zapach. Kolorowy rozjaśniacz daje nam całkowicie nowe możliwości w dziedzinie tworzenia pasemek bez ograniczeń. Dzięki technologii Milkshake możemy rozjaśnić włosy w bardzo ciemnym kolorze, na przykład czarny, ciemny brąz, mogą to być włosy farbowane i włosy zostają rozjaśnione aż o 6 poziomów i jednocześnie zafarbowane. Tak naprawdę bardzo krótki czas działania jest tego produktu, bo w ciągu 15 minut naprawdę zadowalające efekty są,
ale bezpiecznie można go trzymać do pół godziny na niskim oksydancie, nie więcej. Proporcje mieszania 1 do 2. Jedna miarka produktu odpowiadająca 30 g pudru plus 60 ml oksydantu i tutaj 1,5% oksydant, 3%, ewentualnie 6%. To wszystko zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Więc jak widzimy, już 1,5% oksydant naprawdę jest w stanie bardzo fajnie nam rozjaśnić i zafarbować włos. Możliwe jest również uzyskanie intensywnych, żywych kontrastów na włosach ciemnych, naturalnych i farbowanych, bez wcześniejszego rozjaśnienia włosów. Oferujemy szerokie spektrum kolorów, od blondu aż po purpurowe, czerwienie intensywne. Mamy bogatą paletę barw. Tak naprawdę rozjaśniacz ten nadaje błyszczący, intensywny kolor. Doskonale sprawdza się do każdej techniki, jednak najlepszy efekt da użycie folii aluminiowej. Nie jest natomiast polecany do całościowej koloryzacji włosów, gdy zgodnie z zaleceniami nie należy go stosować na skórę głowy. Czas trzymania, tak jak mówiłam, na włosach zależy od ich ogólnego stanu oraz nakładanego odcienia. Efekt, jakiego możemy się spodziewać, to równomierny, naturalny i pełen blasku kolor. Mamy tutaj 5 kolorów. Purpurowa czerwień, intensywna czerwień, miedziany, intensywny miedziany oraz gold. Ja najbardziej sobie upodobałam z tych rozjaśniaczy gold, dlatego że tym goldem robię bardzo czyste, jasne blondy. Jeżeli klientka przychodzi do mnie i używała w domu farby drogeryjnej, ewentualnie w dłuższy czas się tymi drogeryjnymi farbami farbowała i tam różne firmy były na tych włosach, to wiecie, że jak przystąpimy do rozjaśniania i damy rozjaśniacz, to będzie to pojaśnienie, takie piksele nam się robi, to będzie pomarańczowy, tam żółty, tam jaśniejszy, zależy jak dana firma spigmentowała swoje farby, jakie pigmenty tam przeważają. Więc jeżeli przychodzi do mnie z takim poziomem, nawet trzecim, i chcę pojaśnienia, to ja zawsze sięgam wtedy po gold. Pracuję wtedy na foliach i pracuję na 3% oksydancie. Zaczynam od 3% oksydantu, zaczynam nakładać od tyłu głowy, później mieszam te oksydanty, gdzieś tam w połowie głowy mam 4,5, później pracuję na 6% oksydancie i tak naprawdę czas trzymania jest do pół godziny. Czasami zdarza mi się tak, że nim dojdę do góry głowy, nim skończę nakładać, to już muszę spłukać tył. Tutaj ważna jest obserwacja, żeby wiedzieć jak, żeby sprawdzić, żeby nie zniszczyć tego włosa, żeby nie przetrzymać. Czemu podobałam sobie ten gold? Dlatego, że on czyści równomiernie. On nie pracuje tak jak inne rozjaśniacze, że właśnie te piksele nam wyjdą, tylko wyczyści nam jednolicie właśnie te włosy, a na tym mi najbardziej zależy, bo mi nie zależy na tym, żeby to był, nie wiem, 10 czysty lub 9 poziom, mi zależy na tym, żeby to pojaśnienie było równomierne, żebym mogła to wytonować i żeby to naturalnie wyglądało. Bo jeżeli na przykład gdzieś tam na środku jakaś taka pomarańczowa plama by była, to nie bylibyśmy z tego w stanie wytonować już. Czasami tak się zdarza, no gold, zachęcam Was, jest po prostu rewelacyjny. I dodam, że przy tej koloryzacji, jeżeli już ją zrobimy i pracujemy na rozjaśniaczu czerwonym z rudością, ewentualnie z goldem, to fajnie jest, to są kolory trwałe, one fajnie się trzymają, są dosyć głębokie, ale fajnie jest odsprzedać klientce do domu szampon z Directem w celu podtrzymania dłużej koloru. Ja z reguły, jak pracuję i robię rudości, właśnie tutaj miedzią z tego rozjaśniacza, to sprzedaję zawsze klientce taki szampon specjalnie dla niej zrobiony z pigmentem, który podtrzyma jej ten kolor i ona wraca do mnie z naprawdę bardzo fajnym kolorem, więc tutaj też możemy wspomóc utrzymanie koloru
bo wiadomo, że te czerwienie rudości szybciej się wypłukują, takim kosmetykiem do domu. Tutaj mamy taką tabelę i pokazane, jak na poszczególnych poziomach pracują poszczególne rozjaśniacze. I tutaj mamy tak, poziom od 1 do 4 i purpurowa czerwień. Na naturalnych włosach dajemy oksydant 1,5-3%. Jeżeli mamy włosy farbowane, możemy sięgnąć po 3%, 6% oksydant. Na tym samym poziomie intensywna czerwień, jeżeli włosy mamy naturalne, to też 1,5-3% oksydant jak najbardziej stosujemy, na farbowanych też 3,6%. Na tym samym poziomie od 1 do 4, od 1 do 4 poziomu intensywna miedź i miedź, 1,5% oksydant i 3 zalecany, a jeżeli są włosy farbowane, to już pracujemy na 6% oksydancie. Wyjątkiem tutaj jest gold, który potrzebuje mocniejszego oksydantu, jest 3,6% przy naturalnych i zawsze 6%, nigdy większy przy włosach farbowanych. Poziom 5, 6, 7 przy włosach naturalnych pracujemy też na małych oksydantach, więc czerwienie i miedzie pracujemy na 1,5% przy włosach naturalnych, jeżeli włosy mamy farbowane. Sobie pracujemy na oksydantach 1,5-3% i tutaj wyjątkiem też jest gold, gdzie przy tym poziomie 5, 6, 7 na naturalnych włosach pracujemy na oksydancie 3%, a przy farbowanych włosach 3,6% oksydant. Tak naprawdę te rozjaśniacze nie są polecane na poziom 8-10. Wyjątkiem też jest gold, mój ulubiony, który może być stosowany i wtedy tylko i wyłącznie pracujemy na 1,5% oksydancie. Tutaj mamy pokazaną właśnie pracę tych rozjaśniaczy, jak na danym poziomie można rozjaśnić włosy. Tutaj poszczególne właśnie purpurowa czerwień, intensywna czerwień, miedź, intensywna miedź i mój ulubiony gold, więc zobaczcie, jak to pięknie rozjaśnia. A oprócz tego, że naprawdę tak Wam rozjaśni taki ciemny poziom, to jeszcze da Wam równomierne pojaśnienie, co jest bardzo istotne później przy tonowaniu włosów. Tutaj mamy już łatwiejsze poziomy, bo poziom 5, 6, 7. Te kolory są troszeczkę delikatniejsze, ale też bardzo głębokie. Jak widać, te pojaśnienia są takie bardziej widoczne. Tutaj chciałabym Wam pokazać kilka moich prac z zastosowaniem tych rozjaśniaczy. Po prawej, po mojej prawej stronie klientka miała włosy na poziomie 3 i tutaj tak naprawdę pracowałam na 2 rozjaśniaczach, na goldzie i na midzi. Szydełkowałam bardzo cienkie pasemka, później wszystko kreatywem wytonowałam. Bardzo fajnie przy tonowaniu później sprawdza się kropka 7. Wystarczy na takie po goldzie, po miedzianym rozjaśniaczu położyć na 20, 10, 15, 20 minut na mokre włosy, kropka 7 z domieszko 10,1, ewentualnie lekko domieszko 5,1 i właśnie mamy taki schłodzony kolor, który nie jest bardzo taki intensywny, bo wiadomo, że jak rozjaśniamy włosy rozjaśniaczem czasami, to rozjaśniacz działa też o tyle szybko i też nam wybija te pigmenty i zatrzymuje się na takim żółtym, ciężkim do wytonowania. Tutaj mamy taki fajny poziom, który bardzo fajnie daje się tonować. Drugie zdjęcie po lewej to jest moje zdjęcie, gdzie tak naprawdę cała koloryzacja była wykonana kreatywem, ale było bardzo dużo cienkich pasemek na 1,5% oksydancie zrobionych z intensywnej miedzi. Tutaj też oczywiście 2 prace z goldem, bo tak jak mówiłam, gold sobie upodobałam i ten gold jest moim ulubionym produktem, gdzie były bardzo dosyć takie ciemne poziomy i bardzo fajnie tutaj ten produkt pracował. Zdjęcie po prawej jest takie, że tutaj w ogóle nie ruszałam końców, dlatego że te końce były jasne. Klientka miała swój naturalny odrost, po środku miała bardzo duży odrost na poziomie 5, farbowany farbo, więc widzicie, że produkt bardzo, bardzo równomiernie wszystko mi pojaśnił. W końcu zostawiłam poza foliami, później je tylko
sobie całość dotonowałam. I tutaj też są oczywiście wykonane goldem, jak żeby inaczej, koloryzacje. Są różne techniki pomieszane, więc tutaj nie tylko produkt, ale też technika ma znaczenie. Bardziej na technikach z reguły skupiam się na szkoleniach, nie takich, jakie teraz prowadzimy, tylko takie w akademii, ewentualnie twarz w twarz, jak jesteśmy, to te szkolenia troszeczkę możemy poćwiczyć i sobie popróbować technik. Chciałabym Wam teraz opowiedzieć o Total Rootsie. Jest to rozjaśniacz do włosów w kremie. Jest to łagodny krem do rozjaśniania włosów u nasady na długościach i końcach, pozbawiony amoniaku. Tak naprawdę delikatnie rozjaśnia włosy 5-6 poziomów. Może być stosowany na odrostach. Nadaje się do wszystkich technik rozjaśniania włosów i dekoloryzacji, zapewniając perfekcyjne, równomierne rezultaty. I tak naprawdę, jeżeli mamy taki 2-centymetrowy ciemny odrost, to jak najbardziej możemy wtedy pracować tym produktem. Proporcja mieszania bez folii 1:1, jeżeli pracujemy z folią 1:1,5 i jeżeli pracujemy na odrostach, dekoloryzacja, jest to 1:1 też proporcja mieszania. Chciałabym też wspomnieć o tonujących żelach do włosów. Jest to lekki i delikatny toner. Jest to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych produktów koloryzujących, będąc interesującym sposobem na ożywienie swojego koloru bądź zniwelowanie niechcianego koloru po zabiegu koloryzacji. Zawiera 4 skuteczne, a zarazem delikatne środki kondycjonujące, takie jak proteiny jedwabiu, miód, ekstrakt żurawiny i olejek z awokado. Tak naprawdę dedykowany do włosów na poziomie 9-10. Każdy toner serii Dekologic zapewnia doskonałą kontrolę przy wygaszaniu niepożądanego tonu. Perfekcyjnie tonuje włosy po rozjaśnieniu lub włosy siwe lub białe. Dostępny jest w 8 odcieniach. Proporcje mieszania 1:1. I tak naprawdę po rozjaśnieniu, po dekoloryzacji, po pojaśnieniach myjemy włosy szamponem oczyszczającym i osuszamy ręcznikiem. Tonujemy na mokro, nakładamy mieszankę i tak naprawdę trzymamy od 5 do 20 minut. Obserwujemy cały czas, dlatego że wiadomo, że pigmenty różnie się osadzają na różnej wrażliwości włosa i dlatego sprawdzamy efekt na włosach co 5 minut najlepiej. Po zakończeniu czasu trzymania używamy ciepłej wody, spieniamy ten toner, produkt, a następnie dokładnie spłukujemy i zakończamy proces produktami z serii Milkshake Color Specific. Tutaj mamy te nasze 8 odcieni. Jest to platynowy, biały, naturalny blond, ash blond, peach rose, milk mint, grey i amethyst grey. Tutaj moim ulubionym tonerem przy blondach jest amethyst grey, platinum i white. Można je ze sobą mieszać i naprawdę niesamowite efekty kolorystyczne dają te tonery. Mamy tutaj też tabelkę, czego się spodziewać na danym poziomie, jeżeli położymy dany kolor. Więc na poziomie 9 platinum wyjdzie nam, niweluje nam pięknie niechciane żółte tony, na 10 poziomie da nam delikatnie fioletowy platynowy blond. O tym musimy pamiętać. White, biały, naturalny blond da nam na 9 poziomie, na 10 też da nam taki nabłyszczony naturalny blond. Naturalny blond da nam złoty blond na 9 poziomie. Na 10 poziomie możemy oczekiwać beżowego, platynowego blondu. Ash blond to da nam taki naturalny, popielaty odcień blondu na 9 poziomie i zniweluje nam bardzo ładnie żółte tony, a na 10 poziomie da nam platynowy, popielaty blond. Peach rose da nam brzoskwiniowo-różany blond
na 9 poziomie, a na 10 da nam pastelowo-różany platynowy blond. Milk Mink da nam jasno-miętowy zielony blond na 9 poziomie. Na 10 możemy się spodziewać pastelowo-miętowego, takiego zielono-platynowego blondu. Grey, popilaty blond, szary kolor, bardzo ładnie zniwelowane żółte tony. A na 10 poziomie da nam pastelowy, przydymiony, szary, platynowy blond. Ametyst Grey, 9 poziom, też nam pięknie schłodzi te niechciane żółte tony. Nada nam liliowo-szary blond, a 10 poziom będzie pastelowo-szaro-liliowy-platynowy blond. Ja bardzo często pracuję, głównie używam z tymi tonerami. Głównie używam, tak jak mówiłam, Platinum White i Amethyst Grey, gdzie mieszam je ze sobą i naprawdę efekty są dosyć fajne. Trochę chciałabym Wam też powiedzieć o oksydantach. Mamy nowe emulsje, które mają super konsystencję. Profesjonalny oksydant, który został opracowany specjalnie z myślą o profesjonalnych produktach z One Concept. Oksydant jest niezastąpiony przy koloryzacji, rozjaśnieniu, tonowaniu przy użyciu produktów Milk Shake. Występuje w stężeniach 1,5%, 3%, 6%, 9% i 12%. Oksydant w postaci kremu ma delikatne działanie na skórę i włosy. I tak naprawdę należy pamiętać o tym, przypomnę, każdy o tym wie, ale przypomnę, że 1,5% oksydant najlepiej jest używać przy tonowaniu włosów. On tylko wprowadza produkt, jest zalecany właśnie do tonowania. Jeżeli pracujemy na naturze i mamy pojaśnienia i chcemy, żeby ten kolor był chłodny od samej góry, to tonujmy na małych oksydantach, dlatego że ten mały oksydant nie naruszy nam tej natury i nigdzie nie będzie złotych odcieni, tylko schodzi nam pięknie i nasze pojaśnienia, jak i naturalny odcień. 3% oksydant rozjaśnia jeden ton lub nie zmienia widocznie koloru, może jedynie pogłębić odcień lub dodać refleks. 6% oksydant pojaśnia 1-2 tony, doskonale nadaje się też do pracy z siwymi włosami, aczkolwiek ja, jeżeli mam do 50% włosów siwych, pracuję zawsze na 3% oksydancie. Te kolory bardzo fajnie wychodzą. Jeżeli mam włosów około 75%, to łączę sobie te dwa oksydanty i pracuję na 3-6% oksydancie. A jeżeli już mam takie 100% włosów siwych, to wtedy sięgam po 6% oksydant. 9% oksydant rozjaśnia nam włos net o 3 tony i 12% oksydant rozjaśni nam 5-6 tonów i to jest mocny produkt i tak naprawdę stosowany głównie przeze mnie przy farbach rozjaśniających i tylko wtedy po niego sięgam i na nim pracuję. Więc takie krótkie przypomnienie o oksydantach. Posiadamy akcesoria pomocne oraz niezbędne do pracy w salonie, ale o to proszę pytać dystrybutorów. Tak naprawdę ja to jestem zawsze szybka i powiem Wam szczerze, że skończyłam to prezentację, ale liczę na Wasze pytania. Więc bardzo szybko, jak zawsze, u mnie praktyka dłużej trwa niż teoria. Jeszcze tam dodam, że blondy są jednymi z najbardziej pożądanych usług. Istnieją właśnie nieskończalne rodzaje blondów i tak naprawdę wszystko zależy od naszej kreatywności i nie bójmy się próbować i nie bójmy się mieszać tych kolorów, żeby te blondy nam takie piękne wychodziły. I mam tutaj najczęściej zadawane pytania przez Was. Czego najlepiej użyć do walki z dużym odrostem? Jaki rodzaj rozjaśniacza? Do jakich włosów? Ja tak naprawdę, jeżeli pracuję z dużym odrostem, to zależy wszystko, wiadomo, od poziomu, ale pracuję i od techniki, którą chcę, ale przypuśćmy, że to jest dekoloryzacja, to pracuję na white i na blue.
na tych niskich oksydantach, tak jak mówiłam, 3-6%. Na co należy zwrócić uwagę? Na to, żeby pracować cienkimi warstwami, żeby nakładać dosyć dużo produktu. Dlatego, że jeżeli będziemy pracować takimi małymi warstwami, cienkimi, to ten produkt będzie wszędzie, bo jeżeli grubsza warstwa by była, to wiadomo, że ten produkt będzie tylko i wyłącznie gdzieś tam po górze, w środku, od spodu go już tyle nie będzie, więc to pojaśnienie będzie dużo, dużo cieplejsze niż oczekujemy. Więc tutaj jak najbardziej white, jak najbardziej blue, oksydant 3-6% i dokładna praca z produktem. Cienkie warstwy i dużo produktu. Następne pytanie, jakich produktów użyć do pracy z małym odrostem, około 2 cm. Jak wcześniej wspomniałam, super sprawdzi się tutaj Total Roots, ale też i White, ale tak naprawdę Blue też. Więc tutaj macie duży wybór produktów. Ja najczęściej sięgam, jeżeli jest bardzo ciemny poziom 3-4, to wtedy sięgam po Total Rootsa, bo on ma naprawdę nieograniczone możliwości, ale też ma w ciągu godziny taki różny proces pracy, więc przez pierwsze 20 minut możecie w ogóle nie zauważyć, że ten rozjaśniacz wam cokolwiek rozjaśnił, możecie przestraszyć i powiedzieć, że was oszukiwałam, że on już tak fajnie nie pracuje, ale już po tych 20 minutach, pół godzinie, 40, on zacznie bardzo fajnie pracować i naprawdę można nim osiągnąć czysty 10 poziom, więc tutaj jest to bardzo istotne. Istotne też jest nałożenie produktu. Przy takim małym odroście mamy bardzo często problem z tym, że mamy odrost, mamy tutaj później włosy na poziomie 10, ewentualnie 11 i chodzi o to, żeby tych włosów nie rozjaśnić i żeby to przejście było takie nieprzyjaśnione, bo później jeżeli będziemy tonować to jakimiś chłodnymi odcieniami, to będzie się kiepsko tonować, jakieś fiolety, zielenie i coś tam będzie nam wychodzić, więc tutaj już na tym etapie rozjaśniania włosów trzeba po prostu odpowiednio nałożyć produkt. Więc ja bardzo dużo nakładam na odrost i bardzo mało, skupiam się na tym, żeby bardzo mało na tym przejściu produktu było, dlatego że, żeby tego piksela takiego przyjaśnionego nie było. Jeżeli, i zaczynam zawsze dekoloryzację od góry głowy, zaczynam od przodu. Kończę z tyłu, po czym wracam od tyłu, dosmarowywuję produkt, zakończam na górze dosmarowywanie produktu. Skupiam się też na tym, żeby nigdy nie zostawić takiego przedziałka po środku, że tak zrobimy, tylko żeby te wszystkie włosy były zaczesane do góry i na nich był produkt, dlatego że włosy leżą jedne na sobie i ten produkt jakby się podgrzewa i też ta praca jest czystsza. I to rozjaśnienie jest bardziej czyste i o to nam chodzi, żeby po prostu to rozjaśnienie było jak najbardziej wyczyszczone. Więc jeżeli tutaj byśmy zostawiły przedziałek, zostawili po środku, to wiadomo, że wszystkie włosy bardziej się rozjaśnią, ten środek nie, klientka widzi bardziej środek, więc zachęcam was do takiej małej zmiany, żeby pracować od przodu do tyłu, po czym wracając zwrócić uwagę, żeby nie zostawić tego przedziałka. Jeżeli mam bardzo duży odrost, ewentualnie mały odrost i mam jakiś problem z tym pojaśnieniem, bo widzę, że włosy się nie chcą rozjaśnić, to wspieram się i przy tych małych odrostach takie malutkie poliki sobie rwę i na te najbardziej ciemne miejsca sobie separuję. Ewentualnie jeżeli przychodzi do mnie klientka i właśnie ma jakieś tam stare sombre było i tam farbę, to też skupiam się na tym, żeby tylko to wyczyścić i też tymi folikami się wspieram i też bardzo małe warstwy, bardzo dużo produktu i mi zależy tak naprawdę na takim równomiernym pojaśnieniu, żeby nie było tych przejaśnień, dlatego że to dosyć fajnie później się tonuje i tak naprawdę nie potrzebujemy nie wiadomo jakich mieszanek, żeby to wytonować, ale,
ale znacznie nam to ułatwi pracę, jeżeli takie równomierne będzie pojaśnienie. Ja nie spodziewam się tutaj, że mi się to wszystko rozjaśni do poziomu 9-10, to może być 9-3, 9-3, 33 nawet i naprawdę z tego można zrobić czysty, popilaty, chłodny wląd, ale żeby to było równomierne. Jeżeli zdarzy Wam się, że macie już tego piksela, bo jeszcze nie dodałam, że jak wracam od tego dołu do góry i przesmarowuję jeszcze produktem, to biorę bardzo gęsty grzebień i szczesuję to poniżej trochę, żeby jak najmniej tego produktu na tym łączeniu było i z reguły udaje mi się tego łączenia nie widać, tych pikseli nie ma. Ale jeżeli już Wam się zdarzy coś takiego, to wystarczy zrobić lekko repigmentację przy myjce i sobie wytonować włosy, żeby nie oszkadzały się te właśnie niechciane pigmenty. Ale to tutaj za chwilę, bo mam pytanie, jak wyrównać kolor na długościach, jak sprawić, by plamy i tym podobne nie były dla mnie problemem. To tak jak mówiłam, ja najbardziej skupiam się na tym takim równomiernym rozjaśnieniu włosów. To tak jak mówiłam, nie musi być super jasny poziom, żeby taki biały blond osiągnąć. Ja chcę po prostu jednolite rozjaśnienie. Jeżeli włosy na przykład nie wymagają rozjaśnienia, tylko muszę odrost rozjaśnić, no to zajmuję się tym odrostem i rozjaśniam go, a te na długości i końce zawsze traktuję przy myjce kąpielą rozjaśniającą. To jest takie malaksowanie na 2-3-5 minut po to, żeby ściągnąć właśnie pukanki, klientki tam mają jakieś silikony, żeby ten mój kolor, który będę wkładał, te moje pigmenty fajnie się osadziły. Jeżeli na przykład mam przepigmentowany gdzieś tam pasek, bo coś nam się poszło nie tak i chcemy chłodny blond uzyskać, to musimy właśnie o tym pamiętać, że jeżeli zaczniemy te włosy traktować chłodnymi pigmentami, to one pójdą w te niechciane tony, pięknie się wytonują i pasek, ewentualnie tutaj skronie czasami, bo były przyjaśnione, przepigmentują nam właśnie w te niechciane odcienie. Mam na to taki sposób, że przy myjce robię po umyciu włosów szamponem, osuszeniu, repigmentację directem i wtedy tak naprawdę używam pianki Wipette i Golden Blondu i szybko repigmentację robię. Mieszam te dwa produkty i nakładam je na te miejsca najbardziej przyjaśnione, po czym spłukuję i przystępuję do tonowania. Dlatego, że taki przyjaśniony włos ma wytracone te barwniki, które przy rozjaśnianiu właśnie chcieliśmy wytracić, więc nie ma tam złota, nie ma miedzi, nie ma czerwieni, więc coś musimy tam wprowadzić, żeby po prostu ten odcień był równomierny, więc tutaj jak najbardziej sprawdza się Golden Blond, ewentualnie miedziany odcień. Czego najlepiej używać do tonowania blondów? Tak jak mówiłam, tonery, ton kontroler fajnie się sprawdzają, ale ja bardzo sobie lubię tonować kreatywem i semipermanentną koloryzacją Smoothies. Najczęściej tutaj sięgam albo po Smoothies, albo po kreatywa. Tonuję ciężkimi pigmentami, ja sięgam po 5.1, żeby blond z tego zrobić, co byli na szkoleniu to widzą. To są szybkie tonowania, szybkie mieszanki, więc tutaj tak naprawdę zależy wszystko też od struktury włosa. Żeby dobrać produkt też do struktury włosa, do uwrażliwienia właśnie, bo to wszystko ma znaczenie. Jeżeli chcemy na przykład bardziej chłodne blondy, to ja zawsze sięgnę po kreatywa, ewentualnie semi sięgnę po pastele plus popiele. Jeżeli chcę mieć odcienie cieplejsze, to właśnie pracuję tymi beżami, trzynastkami, ale też dodaję albo korektorów, albo dodaję rudości, żeby ten kolor był bardziej ciepły. Więc tutaj tak naprawdę wszystkie nasze produkty nadają się do tonowania, zarówno jak kreatyw, tak i semipermanentna koloryzacja Smoothies.
Na co należy zwrócić uwagę przy tonowaniu? Ja zawsze tonując, przepraszam, zawsze tonując włosy, tonuję najpierw odrost, później długości na końcu końce, żeby ten kolor też był równomierny, dlatego że wiadomo, że tam, gdzie włos uwrażliwiony jest, szybciej pigmenty się osadzają, więc zachęcam Was też do takiej pracy, żeby najpierw odrost długości końce na końcu, żeby to nie była mieszanka położona na całość, dlatego że wtedy też nierównomiernie się na różnym uwrażliwieniu zgładza. I to chyba tyle o tonowaniu. I zawsze zaczynam też tonować od tyłu głowy. Przy myjce zawsze tonuję na mokre włosy, dobrze osuszone, tylko po to, żeby jak coś później nie tak, mieć możliwość szybkiej reakcji. Jak to zrobić, aby uzyskać idealny blond? Czy są niezawodne sposoby? Dla mnie tak naprawdę najważniejszą kwestią, to o tym Wam wcześniej już mówiłam, jest to takie równomierne pojaśnienie. Może to być poziom 9, ja z tego naprawdę zrobię bardzo jasny blond, ale niech on będzie równomierny. Więc tutaj jak najbardziej technicznie skupmy się na oczyszczeniu włosów, więc praca moimi warstwami, żeby ten dużo produktu, żeby ten włos jak najbardziej równomiernie był oczyszczony. Jeżeli mamy jakiś właśnie problem, że gdzieś są ciemniejsze włosy, to też się już w momencie nakładania rozjaśniacza skupiam na tym, żeby tego produktu było tam więcej, żeby ten produkt pracował i żeby to pojaśnienie, żeby te włosy miały szansę się wyrównać. Drugim ważnym sposobem to na pewno jest tonowanie. Tak jak wspominałam wcześniej, że to też ma znaczenie, żeby te końce nie były przepigmentowane, więc to tonowanie odrost, długości i końce na pewno się sprawdzi. Tak naprawdę czasami ja też wytonuję włosy przy myjce i czegoś im tam brakuje, więc jeszcze dodatkowo sobie czymś tam je sobie podbiję, żeby kolor był jeszcze bardziej czysty, żeby był zadowalający. Bardzo często, jeżeli już mam włosy nawet ładnie wytonowane, z reguły jestem uzależniona od tego, więc nawet jak mam piękny kolor już wytonowany, to przy myjce zawsze nakładam beige blond, ewentualnie lilak, ewentualnie powder z Pianco Direct, dlatego że jestem uzależniona od tych directów i one mi położone na chwilę, nawet na 5-10 minut, bardzo pięknie czyszczą kolor i dodatkowo dają takiej transparentności. Więc tutaj czasami jest rozjaśnianie, tonowanie, a później jeszcze direct dochodzi z pianką, żeby ten kolor był jeszcze bardziej czysty i spełniał nasze oczekiwania.